Nazywam się Marek Łańcucki, jestem architektem, szefem pracowni Maatę, głównym projektantem osiedla na Nadmorski Dwór. Osiedle, które jest bardzo blisko centrum Gdańska faktycznie, natomiast też jest blisko morza, tak, blisko molu Obrzeźnie. Cała nasza praca polegała na tym, żeby wydobyć te atuty lokalizacji i zrobić coś jeszcze lepszego. Taki był po prostu cel. Nasze projekty staramy się projektować globalnie, to znaczy zajmujemy się od urbanistyki przez kubatury budynków do detali i staramy się, żeby to wszystko było ze sobą zintegrowane. To jest jakby nasza rola, czyli od ogółu do bardzo drobnego szczegółu. W przypadku tego osiedla planowaliśmy zastosować różne nowe rozwiązania, których nie było wcześniej na rynku trójmiejskim. Są to siatki napnącze na przykład, tak? Tutaj robiliśmy rozwiązania, które są i zintegrowane z budynkami, czy stojące jakby przymocowane do budynków i też do różnych form krajobrazowych. Wydaje nam się, że ciekawym rozwiązaniem też były tarasy dachowe, czyli wyjścia z balkonów najwyższych mieszkań na dach. Tam. Stamtąd w niektórych przypadkach widać morze, więc albo przynajmniej widać dalszy krajobraz. Naszym celem było to, żeby osiedle jako całość zapewniało najlepsze warunki mieszkaniowe, jakie mogą być. Staramy się po prostu jak najlepiej zaprojektować to nasze osiedle. Chcemy, żeby ludzie tam się czuli dobrze, żeby na co dzień widzieli coś pięknego, tak żeby po prostu czuli się jak najlepiej, jak mogą, żeby po prostu wypoczywali, no bo taki jest sens według nas budynku mieszkalnego, że po prostu to jest miejsce naszego zamieszkania, naszego odpoczynku, relaksu. To osiedle pięknieje z czasem, jakby zmienia się w czasie. Jest to moim zdaniem zasługa dwóch rzeczy, znaczy trzech. Pierwsza to była architektura budynków, która była spokojna, elegancka, nie turbująca noże z jakąś modą, tylko bardziej ponadczasowa. Drugie to było zastosowanie naturalnych materiałów. I ostatnią rzeczą, która się z pewnością zmienia, to jest zieleń. Bo zieleń jakby jest elementem zmieniającym się, jest elementem żywym. Projektujemy z myślą też o czasie, o tym czwartym wymiarze, jak to osiedle będzie wyglądało za 10 lat, za 30 lat. O tym też zastanawiamy się, projektując to, żeby to osiedle po prostu było cały czas dobrym domem dla mieszkańców. To już będzie kilkanaście lat, jak z panem Markiem Łańcuckim zostaliśmy zaproszeni do tego projektu przez Invest Comfort. Tam jesteśmy wśród nadmorskiego pasa przyrody, lasu. Niedaleko jest morze. Taką wiodącą ideą, pomysłem było, żeby nie było osiedlem, które jest zbudowane w krajobrazie, ale które się przenika z tym krajobrazem. Budynki mieszkalne wysokiej jakości, stojące i wrośnięte w krajobraz. Zieleń zbliża się do budynków i wręcz dosłownie wspina się na budynki. Mieszkańcy mają okna skierowane na te wnętrza zielone. To są takie tereny, które tworzą atmosferę relaksu, taką trochę wakacyjną atmosferę. Tu zdecydowanie postawiliśmy przede wszystkim na taką pokorę wobec inspiracji, które tu znaleźliśmy, które dał nam teren i samo otoczenie. Nazywam się Jakub Piórkowski, jestem architektem, prowadzę autorską pracownię PB Studio i jestem odpowiedzialny za projekt wnętrz dla inwestycji Nadmorski Dwór. Maciej Ryniewicz z pracowni projektowej Akurat. Jestem projektantem odpowiedzialnym za przestrzenie wspólne na inwestycji Nadmorski Dwór. Tutaj bezpośrednią inspiracją była natura i flora otaczająca lokalizację całej inwestycji. Mamy tutaj salę wielofunkcyjną, w której znajduje się przestrzeń coworkingowa, jest przestrzeń klubowa, jest przestrzeń dla dzieci, sala fitness i ostatnią strefą jest strefa wypoczynku, strefa relaksu. Są to oczywiście strefy, które powstały jako odpowiedź na dzisiejsze potrzeby mieszkańców. Sala coworkingowa wieczorem może zamienić się w salę klubową. Mamy szerokie spektrum sprzętów audiowizualnych, możemy zrobić tam seans kinowy. Mieszkanie to jest miejsce, gdzie odpoczywamy i tutaj uznaliśmy, że takim punktem wyjścia właśnie jest ta gama barw zdesaturowanych, ciepłe tony, beże. Tak samo mamy materiały, które mają totalnie różną transparentność, czyli stopień przenikania światła. Jak widać na przykładzie żywicy, próbki zostały przygotowane w kilku różnych odcieniach, gdzie ta skala, gradacja odcienia jest naprawdę niewielka i to wszystko zostało wykonane po to, żeby ten finalny efekt był jak najbardziej spójny.
Na ogół wyszukujemy rozwiązań, których sami wcześniej nie stosowaliśmy. Są to rozwiązania oryginalne, sprawdzane przez nas pierwszy raz i wymagają rzeczywiście wykonania wielu prób. I to nie byłoby też możliwe do osiągnięcia, gdyby inwestor nie miał rzeczywiście chęci zrealizowania tego w taki sposób, bo trzeba od razu powiedzieć, że to są trudne do osiągnięcia efekty i wymagają determinacji naprawdę na wielu poziomach, wielu płaszczyznach i zgrania takiego zespołowego, żeby to osiągnąć.